mkszagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia. Dobry wieczór Państwu. Za nami spotkanie 20. kolejki Lotto Ekstraklasy, w którym KGHM Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice 2-1. To był ostatni mecz ligowy tej jesieni na stadionie w Lubinie, ale i w lidze. Także gościmy trenera drużyny Piasta Gliwice, pana Radosława Latala. Dobry wieczór, panie trenerze. I żeby już nie przedłużać, poprosimy o skomentowanie dzisiejszego spotkania. Tak, ja budu mluvit krátce. My ten meč prohráli tak, jak zawsze. Hrajeme v pilce, hrajeme dobře, dali jsme branku, pak zrobíme jeden blend, dostaneme minutu před koncem branku na 1-1. Hrajeme v pilce zase, Badia má tam setku, může branku střelit. Na naší pravé straně zrobíme další blend, na 2-1 a je po meču. Těžko se nám střílí branky, brakuje nám nápasníků. Jsem rád, že už je konec té rundy a musíme zrobit nějaký transfer, aby bylo lepiej. Dziękuję panie trenerze, a teraz chwila dla Państwa, prosimy o zadawanie pytań. Tradycyjnie prosimy o przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz redakcji, jaką reprezentujecie. Czy są pytania do trenera Latala? Jeśli nie, to ja dziękuję panu trenerowi, a Państwa zapraszam na drugą część konferencji. Dzięki. Powodzenia panie trenerze. mkszagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.